Nasz projekt nabiera tempa. Bacznie obserwujemy wszystkich tancerzy, którzy biorą w nim udział. Za moment zobaczycie dwie dziewczyny, które stoczą prawdziwą walkę o udział w wielkim telewizyjnym produkcji. Dalej i jak najwyżej! Właśnie zakończyliśmy próbę do występu solowego w programie Dancing with the Stars. Luźno, luźno, to takie tam mięcho musi być mocne w ciele, ale delikatne. Za dużo myślicie o tym, jak wyglądacie w kamerze, bo wy jesteście jakby oczami tutaj, że wy się zastanawiacie, o jak wyglądam, pewnie teraz tak i tak. Miałam przyjemność pracowania z Natalią i z Zuzią, które zostały wybrane podczas castingów do TV projektu. Jednak po wielu próbach doszliśmy do wniosku, iż w porównaniu z zawodową tancerką dziewczyny muszą jeszcze trochę popracować. Zuzia ma bardzo fajny wyraz, bardzo fajny potencjał, jednak stopy i delikatne braki techniczne uniemożliwiają jej w tym momencie występ na tak dużej scenie. Z kolei Natalia, bardzo dobra technika, bardzo dobra prezencja, jednak brakuje nam jeszcze zgrania z muzyką i super emocji na twarzy. Dlatego podjęliśmy decyzję, że w jutrzejszym Dancing with the Stars wystąpi tancerka z grupy Volt. A za dziewczyny trzymam kciuki i mam nadzieję, że w kolejnym takim projekcie będą już dużo, dużo lepiej tańczyć. Niestety, dzisiaj się nie udało. Ani Zuzia, ani Natalia nie zatańczą wielkiej produkcji telewizyjnej. I tak zastanawiam się, jak zakończy ten dzisiejszy odcinek. I powiem po prostu, że trzeba polubić porażki. Bo jak ktoś kiedyś powiedział, jeżeli chcesz odnieść wiele sukcesów, to musisz podwoić liczbę porażek. Nic dodać, nic ująć.